W Cztery Oczy. Poranna rozmowa Radio Opole. Dzień dobry, panie rzecznik. Dzień dobry, witam serdecznie. Wczoraj ruszył konkurs w ramach projektu Odrą do Wolności. Konkurs pod nazwą Odrą do Europy. Na czym ten konkurs polega? Tak, może zacznijmy od tego, czym jest Odrą do Wolności. Czyli po kolei, najpierw o projekcie. Dokładnie, ponieważ tych składowych projektów jest projektu jest bardzo dużo. Odrą do Wolności to jest projekt Wojewodę opolskiego realizowany w ramach programu wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022. Jest to nasz szósty projekt mhm. od 2017 roku, który realizujemy w ramach rządowego programu. No i... Co on daje? On daje taką możliwość przepłynięcia, mówiąc kolofiani, przepłynięcia się Odrą, mm -hmm. zaczynając od Opola. Odrą za pomocą statku pasażerskiego. Mamy takie cztery rejsy dla mieszkańców województwa opolskiego, ale oczywiście po kolei tematycznie pierwszy z nich dedykujemy szkołom podstawowym, a właściwie ich uczniom. I właśnie dlatego ogłosiliśmy wczoraj konkurs ten, o którym Pani wspomniała od do Europy. Jest to konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Um, konkurs, który ze zadaniem ma uwypuklenie, czy też przekazanie nam, czy nieco starszym, jak młodzież widzi właśnie tę odrę w Europie. Mhm. Czy jest to znacząca rzeka, czy też nie? To chyba trudny temat dla dzieci, czy nie? Myślę, że nie, dlatego że y, nasze doświadczenia, często współpracujemy z młodzieżą, za pomocą chociażby kuratorium oświaty w Opolu, wskazuje, że młodzież jest absolutnie świadoma tego, co dzieje się dookoła, jest świadoma historii, mhm. co nas bardzo cieszy, a jednak tutaj członkostwo Polski w Unii Europejskiej jest y, znaczące, bo, bo na to w tym roku stawiamy w naszym projekcie. Tak więc y, mam nadzieję, że sobie poradzi młodzież mhm. jak najbardziej. Liczymy na prace plastyczne, liczymy na prace graficzne, dowolna technika. Jak mhm. najbardziej można zgłaszać pracę bezpośrednio u nas w Biurze Wojewody Opolskiego, bądź też m, korespondencyjnie, ale ważne, aby nie przekroczyć terminu 10 września. Czyli najpierw zgłaszamy naszą chęć udziału w konkursie, czy od razu trzeba nadesłać pracę, jak to wygląda? Jedno i drugie. Tak naprawdę m, oczywiście jesteśmy do stałej dyspozycji państwa, można do nas telefonować, można e-mailować, może potem adres mailowy, tak będzie łatwiej, mm -hmm. z niepodległa, pisane łącznie małpaopole@wgow.pl Mamy też podstronę internetową właśnie o tej samej nazwie, gdzie wszelkie informacje pojawiają się na temat tego projektu. Tak więc liczymy przede wszystkim na aktywność młodzieży. Ja wiem, że jest... No są, wakacje. są wakacje. Kto tak. się teraz będzie zajmował takimi konkursami? Ale właśnie mm -hmm. dlatego mamy czas do 10 września. Myślę, że jeszcze na samym początku nowego miesiąca te prace też, też napłyną do nas, do urzędu. Ale to jest jakby jedna rzecz, mm -hmm. czyli ten rejs dla szkół podstawowych. No właśnie, bo nagrodą jest rejs. Tak? Nagrodą jest rejs, ale co ważne, sam rejs to nie wszystko, mm -hmm. ponieważ wszystkie nasze rejsy. Składają się z, z występu artystycznego, będzie muzyka na żywo, będą wykłady, prelekcje, bo ten wymiar edukacyjny mm -hmm. też jak najbardziej będzie. I dotyczące Odry czy Europy? Jednego i drugiego. Mm -hmm. Czyli właśnie tą Odrą do Europy. Będziemy na pewno mówić o tym, że Odra jest kołem zamachowym polskiej gospodarki, ale w bardzo przystępny sposób, tak żeby dzieci nie znużyć, nie zmęczyć, tak żeby one poznały przede wszystkim te podstawowe def definicje także z zakresu przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa i gospodarki, bo to jest istotne. No a poza tym poza tym mamy jeszcze jeden konkurs, mhm. może o nim napomkniemy. Dla dorosłych. Dla dorosłych, tak. To jest kolejna propozycja. Wypłyń w rejs z niepodległą. Ten konkurs ruszył wczoraj. I tu rejestracja na ten konkurs jest nieco, nazwijmy to, Prostsza, ułatwiona, mm. ponieważ wystarczy wejść na stronę z niepodległa y, opoleuwugo.pl i odpowiedzieć na pytanie, jak wspominamy wejście Polski do Unii Europejskiej. To musi być długa odpowiedź. Nie mamy limitu znaków, czyli może to być, mówiąc kolokwialnie, epopeja, może to być też krótki news. Ważne, żeby, żeby to było takie szczere, od mhm. serca, jak to wyglądało w Państwa przypadku i tu zapraszamy. Ale do odpowiedź wzięcia. w stylu, wspominam bardzo dobrze, może być troszeczkę za krótka, prawda? Za krótka, tak. <laughs> Liczymy na, na, na kreatywność. Liczymy na kreatywność i tak jak powiedziałam wcześniej, szczerość. No, ja sądzę, że Opolanie mają wiele do powiedzenia, mhm. jeżeli chodzi o, o tę datę a była to historyczne, jak historyczne wydarzenie. No i właśnie chcemy te wspomnienia zebrać, a następnie uwypuklić poprzez wystawę, która będzie prezentowana w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim pod koniec, pod koniec września. Czyli te wspomnienia będą spisane i z tego zrobicie, zrobicie wystawę? Tak, z tego zrobimy wystawę. Pojawił się również taki pomysł, że być może nawet jeżeli autorzy tych wypowiedzi zechcą, zrobimy im fotografię. Mhm. Także no tak żeby pokazać faktycznie te, te, te wspomnienia o Polan, tak żeby oni też poczuli się docenieni może trochę, nie? Bo tak zwykle mówi się o, o, o tak ważnych chwilach z, pertyk, z perspektywy powiedzmy polityków, a my chcemy wiedzieć. Czy państwa ogólnie, jakie to znaczenie miało dla tak, państwa Tak, A my chcemy wiedzieć, jak właśnie nasi sąsiedzi, nasz kolega, koleżanka y, wspominają ten czas, a był to, no, nie zaprzeczy pani, bardzo ważny czas. Mm, I szybko minęły te lata w Unii Europejskiej. O no 15 lat. 15 <laughs> lat. Ja przyznam szczerze, że, że gdy ja wspominam ten okres, to um, pamiętam taką euforię dookoła. Ja wówczas nie do końca rozumiałam, co się tak naprawdę dzieje, no bo byłam wtedy nastolatką. E, no, dziś z perspektywy czasu stwierdzam, że to już jest jakby moje zdanie, że dobrze, że jesteśmy w tej Unii Europejskiej. Warto czerpać jakby z tego źródła. Myśli Pani, że dorośli będą chcieli się zaangażować w taki konkurs? Mam nadzieję, że tak, bo nagroda jest fajna. Mhm. Raz, że rejs, a trwa, każdy rejs trwa około trzech godzin. Dwa, świetne towarzystwo, bo tak jak wspomina, muzycy, plastycy będą na, na, na tym statku, wykład odpowiednio do pasowany do grupy wiekowej, odpowiedni też tematem. Tak więc naprawdę będzie działo się wiele. Czyli te rejsy będą osobno dla dzieci i dla dorosłych? Osobne konkursy, osobne nagrody tak. w sensie rejs statkiem? Nie będą dzieciaki płynęły z dorosłymi. Nie, 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 hmm. e, nie. Tak jak już wspominałam na początku, cztery rejsy. Jeden rejs dla uczniów szkół podstawowych, drugi rejs dla zaproszonych gości e, przez Wojewodę Opolskiego, trzeci wspomniany dla mhm. mieszkańców Opolszczyzny, dla, dla pełnoletnich mieszkańców Opolszczyzny. No i czwarty rejs, o którym też warto wspomnieć, to wychowankowie domów dziecka, mhm. a także rodzinne domy dziecka. Bardzo chcemy ich zaprosić do wspólnej zabawy. Czyli ten rejs dla dorosłych to będzie właśnie nagroda w tym konkursie dotyczącym wspomnień z czasów, kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej. Innego sposobu, aby dostać się na taki rejs, nie ma. No nie ma. Tak jak mówię, no nic za darmo. Mhm. Jak to czasami mówią. A skąd, dokąd ten rejs się odbywa? Powiem tak, ścieżka jest jeszcze ustalana. Naszym partnerem w realizacji tego projektu jest Stowarzyszenie Port Jachtowy Krapkowice, które ma olbrzymią wiedzę i doświadczenie. Na, na razie mogę zdradzić, że te rejsy mhm. będą inaczej. Szlak będzie dostosowany do, do grupy odpowiedniej, to znaczy wiadomo, że dzieci e, będą na tej spokojniejszej wodzie, tak to nazwijmy, mhm. e, osoby dorosłe będą już miały więcej atrakcji, tak może... może mm, droga będzie nieco dłuższa, ale szybsza, no zobaczymy, to wszystko się jeszcze kształtuje. A te prelekcje, kto będzie ich autorem? Tu mogę powiedzieć, że już mamy potwierdzenie, że będą to niektórzy wykładowcy z Uniwersytetu Opolskiego, ale też chcemy zaprosić osobę z RZGW Gliwice, z RZGW Wrocław, z Polskich Wód. Jesteśmy na etapie rozmów. Jeszcze muzyka na żywo będzie towarzyszyła. Muzyka tym, jest, tak? na żywo. Kto tak. zapewnia tę muzykę? I tutaj też będę tajemnicza, mm -hmm. ale mogę zdradzić, że jest to polska artystka, która na co dzień jest związana z Radiem Opole. O, proszę. To podpytam koleżankę. Ja anteny. myślę, że to i tak już dużo podpowiedziałam, tak naprawdę. Proszę jeszcze powiedzieć, bo konkurs dla dzieci 10 września mija termin składania prac, tak. a dorośli do kiedy muszą te składania Również do 10 spytać. września. Przez formularz internetowy, także rejestracja jest szybka, rejestracja jest prosta. No ale tak jak mówiłam wcześniej, nie ma nic za darmo. Mhm. Liczymy na kreatywność i pomysłowość mieszkańców Opolszczyzny. Te konkursy właśnie, ruszają. Do 10 września można się zgłaszać, ale to nie jedyny konkurs organizowany przez Opolski Urząd Wojewódzki. Mamy rozstrzygnięty też inny konkurs, o którym porozmawiamy już w drugiej części naszej rozmowy, którą można posłuchać na www.radiopole.pl. Pani Martyno, drugi konkurs: katy nie zbrodnia bez kary. Tutaj to był konkurs skierowany do dzieci i młodzieży. Jakie efekty tego konkursu, jakie wyniki? Wyniki są fascynujące tak naprawdę, nie spodziewaliśmy się tak dużego zainteresowania tym konkursem, tym bardziej, że temat... No nie był łatwy, a okazało się, że dzieci i młodzież są absolutnie świadomi wydarzeń historycznych, chcą poszukiwać tej prawdy również na własną rękę i do tego też zachęcaliśmy. Dlaczego? Dlatego, że w regulaminie było wyraźnie napisane, że proponujemy również przedstawienie losów rodzin katyńskich i co okazało się, że gro osób, gro osób młodych wybrało formę pisemną. Są to reportaże są to wypowiedzi, są to wywiady z tymi mhm. osobami. A mogły być formy multimedialne, mogły tak? Czyli być, tak. mogły być filmy na przykład. Mogły być filmy, mogły być grafiki, mogły być plakaty, tudzież prace plastyczne, a tutaj okazało się, że jednak młodzież nie idzie wcale tak, można by się, można byłoby powiedzieć, że z duchem czasu. Mhm. Nie obrazkowo. Nie obrazkowo, mhm. tak? Tylko właśnie bardziej chciało um, wniknąć w ten temat i stąd tak wiele reportaży i wywiadów z rodzinami Katyńskimi. Mm -hmm. A dużo prac napłynęło na ten konkurs? Jakie było zainteresowanie? Kilkadziesiąt, kilkadziesiąt naprawdę dobrych prac. Były też zgłoszone prace, które niestety nie formalnych, formalnych wymogów nie spełniały i nie zostały one uzu uzupełnione. Natomiast kilkadziesiąt takich naprawdę dobrych prac wpłynęło do, do kuratorium, do urzędu wojewódzkiego. A ile wygrało? To znaczy ile zostanie nagrodzonych? Z tego co wiem, to ponad dziesięcioro dzieci. Mm -hmm. Nie chciałabym jakby mówić mhm. konkretnie, czy 15, czy 10oro, ale w okolicach nie więcej niż 15 dzieci wyruszy z nami w podróż. No właśnie, to... bo co jest nagrodą? Nagroda jest. Nagroda jest również ciekawa, ponieważ już pod koniec września wybieramy się z, z młodzieżą, z dziećmi, z młodzieżą i opiekunami rzecz jasna, do Katynia i do, Smale do Smoleńska, do miejsc pamięci. Mhm. Tak ażeby naocznie pokazać dzieciom te miejsca, które. które Chyba każdy Polak powinien znać. To długa podróż jest. Długa, ale bezpieczna, zapewniam. Mieliśmy już takie pytania ze strony rodziców: A jakim to autokarem? Mm -hmm. A czy na pewno. Bo autokarem? rodzice nie jadą tak. jako opiekunowie. Młodzież sama. Tak, z opiekunami, z opiekunami. Mm -hmm. um, także zapewniam, że na pewno będzie to um, dobry wyjazd, bezpieczny wyjazd i nie ma czego się obawiać. Ale długi, faktycznie długi, mm -hmm. no bo. Jakby nie patrząc, no to jest ponad tysiąc kilometrów. Oczywiście będą przystanki, więc, mhm. więc sama podróż więc... będzie trochę trwała w obie no, strony. Na pewno prawda? będzie męcząca dla dzieci, ale. A tam na miejscu, ile czasu spędzicie? Cztery dni. Cztery dni. Akurat nie mam przy sobie niestety dziś szczegółowo tego programu, ale na pewno kiedy, kiedy już będziemy mieć potwierdzone, e, potwierdzoną listę pasażerów wówczas, e, mam nadzieję, spotkamy się tutaj w Radio Opole i omówimy szczegółowo krok po kroku, gdzie będziemy i na pewno takie relacje e, każdego dnia będą się pojawiały. Ja też mam na naszej nadzieję, stronie. że laureaci tego konkursu będą nam mogli szczegółowo opowiedzieć, jak było i co widzieli. I dlaczego, a nie taka, mm -hmm. dlaczego taka, a nie inna y, praca? Mm -hmm. Dziękuję bardzo za wizytę w Radiopole. Martyna Kolembagaszka, rzeczniczka wojewody opolskiego, była Państwa i moim gościem. Dziękuję serdecznie. cztery oczy. Poranna rozmowa Radio Opole.